Cześć Wam. Miałem już dzisiaj nie nagrywać, ale jako że rano udało mi się odnieść sukces, postanowiłem zaryzykować jeszcze raz. Tym bardziej, że druga karta, którą dzisiaj wylosowałem, pierwsza to była As, a druga to był Joker. Więc pomyślałem, że tego Jokera warto byłoby wykorzystać. I na tej sesji Rady Miasta podniosłem rączkę, że chcę coś powiedzieć i trzymałem rękę w górze. I tam ludzie zaczęli mnie szturchać, żebym opuścił, że tak nie da rady, że tego i ten. No i tam ktoś po mnie wyszedł, wyprosił mnie na chwilę z sali, powiedział, że dzisiaj nie da rady, żebym przemawiał. No i po czym wróciliśmy do sali. No ale tak sobie siedzę, no i tak myślę sobie, marnuję swój własny cenny czas, bo moja dynamika rozwoju jest po prostu na dużo większym poziomie. I pomyślałem, że po prostu mam do tego prawo, żeby zakłócić te obrady i tyle. I wyszedłem na mównicę. A czy tam dookoła tego sekretarza, no i zacząłem się wypowiadać, prawda? I że nazywam się Sylwester Kula, że jestem Zmysłowic, że pojeździłem trochę po świecie. Nie wiem, co mi się jeszcze udało powiedzieć, bo dość szybko i sprawnie zostałem z tej sali wyprowadzony przez Straż Miejską. Straż Miejska wyprowadziła mnie przed budynek, tam sobie na spokojnie, oczywiście w spokoju, bez jakichś tam akcji. Wszystko na luzie, na spokojnie. Zostałem wyprowadzony, poinformowany o tym, że nie powinienem wracać. Tam było takie miejsce jeszcze przed salą obrad, w którym ludzie mogli usiąść, taki jakby okrągły stół. Ja tam postanowiłem wrócić. I wróciłem tam i miałem okazję porozmawiać z innymi strażnikami miejskimi. I tutaj pełen szacun dla jednego strażnika miejskiego, bo okazał się mega inteligentny i kompetentny i mnie w całości wysłuchał i zrozumiał i chciał mnie słuchać dalej. A później mnie jeszcze podwiózł do domu, za co mu oczywiście dziękuję bardzo. No a mi się udało zasiać kolejne ziarno, więc coś tam o mnie, ktoś tam wspomni na pewno, że ktoś tam jakiś taki się pojawił, prawda? No i co? Co jeszcze? Aha, a zrobiłem to po to, bo jak dobrze wiecie, od samego początku pokazuję wam, że całe życie chciałem rządzić i władać. No i ta władza, w moje ręce władza. A ja spełnię za to w zamian wasze trzy życzenia. Im szybciej, tym lepiej, nie? Każdy ma jakieś problemy, każdy potrzebuje gotówki i ja wam mogę w tym pomóc, bo roboty po prostu zastąpią wszystkie prace fizyczne, a wy będziecie mieli więcej czasu na pracę umysłowej, będziecie pracowali krócej, bo w 6-godzinnym wymiarze czasu za lepsze pieniążki, bo za 3000 zł. Także Mysłowiczanie, wierzę w was, że się zjednoczycie i staniecie do boju razem ze mną o lepszą jakość życia dla wszystkich mieszkańców i równe szanse na starcie i bezpieczeństwo naszych dzieci i naszej planety. A cokolwiek nie zrobicie, ja i tak wygram i ja i tak przyjdę do was z pieniędzmi, z telefonami, z elektroniką, z wiedzą, z atrakcjami, z konkursami, z różnymi akcjami marketingowymi. Wykorzystam całą wiedzę, żeby was przekonać do siebie i przez szereg różnych działań będę do tego oczywiście zmierzał, tak żebyście wy mogli mi zaufać. Bo jak wy mi zaufacie, to dzięki temu moje i nasze cele, które są tak naprawdę zbieżne, bo każdy chciałby mieć lepsze życie. Tylko że do tej pory ganialiście wyłącznie za własnym tylko interesem, a ja pomyślałem, że złapię wasze wszystkie interesy i wam zrobię dobrze. No i tyle w tym temacie. Hejka.